Tak, teraz jesteśmy na żywo w studiu NTV. Tutaj za dosłownie, mam nadzieję, małą chwileczkę już połączenie na żywo z Gracjaną z Hiszpanii. To, co żeśmy wszyscy tutaj oglądali, to nagranie sprzed mniej więcej już teraz godziny. Nawet jest sprzed mniej więcej godziny. Ja tutaj już mam włączony mikrofon i słuchawkę skype'ową, jak widzicie. Bardzo to było sympatyczne oglądać wnuki. Nie wszystkich przecież, nie wszystkie żeśmy mieli okazję zobaczyć, ale od tego Petera, tak? Mieliśmy, mam nadzieję, że Gracjana nie zapomniała o tym, żeśmy się godzinę temu rozstawali i umawiali na kolejne połączenie. Na kolejne połączenie. To byłaby dla nas troszeczkę niespodzianka, gdyby Gracjana na chwilkę gdzieś wyszła. Myśmy tam potem jeszcze już poza recordingiem przez chwilę mogli popatrzeć na jej męża, który podszedł tam do nas, do kamery. I czekamy na połączenie z Gracjaną z Hiszpanii. I widać było z jego strony taką, może być, no, życzliwość, serdeczność, tam nam pomachał. Nie miał przy sobie mikrofonu, więc trudno, żeby tam coś do nas mówił. Ale faktem jest, że tak, jak powiedziała Gracjana, podchodzi do tego wszystkiego z dużym zrozumieniem. No, już martwiliśmy się. Halo? Halo, dobry wieczór. Ja witam, bardzo źle słyszę. O, znaczy ja cię dobrze słyszę, ważne. Ale ja bardzo cicho słyszę. Poczekaj jeszcze, tu na maksa chyba dałem rozgłośnienie. Wszystko, czekaj, raz, dwa, trzy, teraz lepiej? Czy słabiej? Lepiej, jak nas słyszysz? Jeszcze cicho jest. A teraz lepiej słychać, prawda? Teraz na maksa dałem u siebie. Na maksa dałem u siebie. Wiesz co, koniec końców, jeżeli chodzi o... Nie słychać jej. Tutaj jest wszystko włączone tak jak trzeba na on. Jest wszystko dobrze. Tutaj słuchawka, nic więcej nie mamy. Jeszcze sprawdzamy. Powiedz coś. W ogóle nie słychać Gracjany, Wojtek. Nie słychać Gracjany. A jeszcze godzinę temu żeśmy nagrywali i nic wielkiego w tym studio się takiego nie działo, żeby, jeśli chodzi o sprzęt, dokonywać jakichś dziwnych ruchów, żeby nie było tu jakieś czary mary, jak które się nieraz czasami w takich sytuacjach zdarza. Jeszcze przez chwilę przecież słyszeliśmy, prawda, Wojtek? Jak był głos, słabo, bo słabo. Nawet sygnał Skype'a był przecież przez nas słyszany, a może na Skype'ie coś tam się jeszcze... No, chwileczkę, musicie troszeczkę wykazać cierpliwości. Gracjana coś powie. Powiedz coś, Gracjana, ale nawet... Gracjana, powiedz na próbę parę zdań. Halo? Ona mówi, ale nie słyszy. Nie słyszymy cię. Nie wiem, czy ty nas słyszysz, ale my ciebie nie słyszymy. A teraz? Jest. To może u siebie no słyszysz. Widzisz, bo mi się tutaj... Wnuczki nie mam, ale piesek mi tutaj siedzi. On mi przycisnął guzik. Dobrze, że zobaczyła. Dobrze. To teraz chyba, że pieska będziesz miała, tak? No, super. Tylko, żeby guzika nie przyciskał. No, on zawsze siedzi u mnie tutaj. Męczy mnie. Ponieważ nadaliśmy, jak widziałaś, tą rozmowę sprzed godziny, moglibyśmy teraz tą narrację dalej poszerzyć i dziękujemy ci, że znowu znalazłaś czas dla nas. Bardzo dużo osób to oglądało, wiesz, ponad 550 w szczycie, tą pierwszą część dzisiejszą. O, tutaj jeszcze monitor mam, tutaj Wojtek mi troszeczkę przekazał, żebym się też widział w całej krasie i bardzo, bardzo fajnie. Słuchaj, czy ty masz... Mam nadzieję, że... Nie znajdą się przeciwnicy, że będą mnie zaznaczali, tak, są męczący zwierząt, a ja męczę dzieci. Aha, ponieważ zawsze są ci, którzy starają się jak krety, no, w jakiś sposób obrzydzić nam sprawy, którymi się zajmujemy, a czasami też i ludzi, więc tym się najmniej przejmujmy. Jak będą jakieś takie drastyczne i głupie wpisy, no to oczywiście będziemy interweniować. Ja tak, kiedy proponowałbym, jeżeli ty masz inny pomysł na tą rozmowę, to powiedz, bo ja chciałem tą rozmowę rozpocząć od tego, co dzisiaj w tej audycji pierwszej padło z twoich ust, a mianowicie, że ten kontakt z tym przewodnikiem duchowym, no, ty miałaś więcej tych kontaktów, cała historia twoja to kontakty z różnymi istotami na różnym poziomie uświadomienia sobie tego, to jest jasne. Ale mowa tutaj jest o kwestii tego przewodnika duchowego, którego opisałaś w tej pierwszej części i mówiłeś, powiedziałaś, że on daje też różne informacje, przekazy o sytuacji na Ziemi. Czy ty byś mogła o tym na początek tego dzisiejszego spotkania na żywo opowiedzieć? Co jest treścią tych przekazów, tych informacji? W
Wpierw chciałabym jeszcze powiedzieć, że właśnie ta istota duchowa pokazała mi się, a to w pełnej krasie, jak to się mówi. No to było coś cudownego, ale starszych, ja to mówię, mogę nazwać, jakby bym nazwała grupę mędrców, czy jakąś radę starszyzny, to już ja widziałam raz całkiem dokładnie z twarzami i to było, och, to już jest już parę lat do tyłu i to zdrowych lat do tyłu. Miałam taką nocną wizję, mam kuzynkę w Polsce, z którą nie mam kontaktu, a jestem jej matką chrzestną. Jak miałam 16 lat, ja bardzo chciałam być, bo lubiłam też dzieci, ją matką chrzestną być. No i mam tą wizję, że nie wiedziałam coś, jak ona żyje, wiedziałam, że miała tam dwie córeczki. Nie będę mówiła imieniu, bo mówię do w kraju, w którym mieszka. No i wiozę ją na wózku inwalidzkim, tak to wyglądało, do takiego podium i tam stoi 6 albo 7 właśnie w takich samych szatach, tylko to była jak starszyzna. Oni mieli też takie włosy, ale to były białe włosy i to też takie lekko falowane. I tak samo mieli, ale białe te brudki, takie wąsy i wszystkie. Oni, nie wiem, czy oni jednakowo wyglądali na twarzach, ale to była jakby rada starszyzny. I ja ją podwiozłam tym wózkiem, ona była wysoko w ciąży i miała zapaść decyzja, co z tym nieurodzonym dzieckiem. No to jak się wybudziłam i miałam jeszcze to wszystko w głowie i tak się dziwiłam, takie głupie sny mam, o co to chodzi. I to po jakichś 2 czy 3 tygodniach dostałam list z Polski od mojej siostry i ona właśnie pisze, że ta moja kuzynka, że urodziła dziecko, urodziła chłopca i jest bardzo w ciężkim stanie, jest jakiś tam, no... bez całej rączki, bez stópki i z wodogłowiem. No byłam zaszokowana tym. No naturalnie była tam walka o jego życie i on zmarł, nie? No potem to pytałam się mnie sama, dlaczego, jaki cel jest w tym, że dostaję takie przekazy naprzód. Bo ja nic o tym nie wiedziałam, że ona w ciąży była, czy jak ona żyje, to, bo nie mam kontaktu. To była taka pierwsza, ja widziałam wtedy twarzy tej rady starców, nazywam ich, bo to tak to wyglądało. Oni stali i mieli decyzję, miała zapaść, co z tym dzieckiem. No, nie mam pojęcia, tak jak z mojej wiedzy, dzisiejszej wiedzy, to mogę tylko to powiedzieć, ale jestem pewna tego, że to chodziło o tego ducha, który miał wejść w to dziecko i to było, czy to ciało przeżyje, czy nie, czy w jakim stanie jest i mieli zadecydować. Tak to mi to wygląda, no bo inaczej wytłumaczyć nie mogę. I jeszcze raz miałam, ale to już po roku 2000 właśnie też to było w dzień, jak to była taka rozmowa telepatyczna i to wyszło na ciała i tak jeszcze mówiłam, ja mam 4 dzieci, urodziłam i już idę w ten wiek. Ja mówię, jak wy takie mądrości macie, no to czemu mi nie przekażecie, jak ja mam swoje ciało utrzymać, ja nie używam żadnych kosmetyków czy jakichś kremów, co mam robić, nie? Zanim się ciało zbiednie całkiem. Straciliśmy kontakt. Zobacz, pies ponownie. Rzeczywiście. Dobra. Dobrze, już przekładam na drugą stronę. Wiesz, dobrze. Łapkę mi położył, przepraszam, aha. To jest technika. Do kiedy żeś słyszał? Zapytałaś ich o to, w jakim zakresie, czy mogliby ci coś poradzić, bo ty nie używasz kosmetyków, a czy przyjdzie czas, że ciało będzie, wiadomo, no, starzeć się jak każdego człowieka. Zapytałaś ich, co powinnaś robić. No i powiedziałam, mi dajecie takie przekazy, a teraz ja właśnie o osobiste się spytam, co jest. No to było ukazanie się, tak samo znowu w tych szatach i też starszy, to był starszy, ale nie miał tych twarzy, co na tych rada starców, co nazwie. Jeszcze był inny, tylko też już starszy i powiedział do mnie, bierz kartkę i pisz. No to ja wstałam i wzięłam sobie kartkę i tak automatycznie teraz czekam. I mówi do mnie,
Wy ludzie nie zdajcie sobie sprawy, że wy wszystko macie na tej planecie i zlekceważyliście wszystko. Byłam tym zaskoczona i ja mówię, jakie kosmetyki wy macie tutaj na Ziemi, nie? No więc mówi, pisz, no to ja piszę. I to były rzeczy, które mi były nieznane, to były nazwy, chodziło o olejki. Mówi, to jest olejek i nazwa. I teraz mówi, teraz tak, uważaj, z tego olejku ma być tyle, a kropli z tego ma być tyle. Piszesz? Ja piszę. No i teraz mówi tak, wymieszaj to. I teraz daję ci przekaz i nie zapomnij tego. Ty masz to zapatentować. To jest jak lekarstwo dla ciała i to jest źródło młodości. I będzie też leczyć. Ten olejek będzie kiedyś służył ludziom. Kiedyś służył ludziom, nie? No i było po wszystkim. Ja tak wstałam z tą kartką, tak patrzę, czytam, mówię, mi się nieznane, to są takie jak łacińskie wyrazy. No idę do męża i mówię, wiesz co, teraz mam tutaj przekaz. Ja mówię, nie mam co zrobić, to musi być jakiś olejek, ja to mam wymieszać, popatrz, ja mam receptę podaną, nie? Tylko, że mój mąż jest bardzo bystry, albo bo on jest dużo w drodze, obeznany trochę. Ja mówię, bo ja jestem bardzo niecierpliwa, jak coś dostanę nagle, to musi być zaraz u mnie. No i... dałam mu tą kartkę, jeszcze przepisał sobie swoim stylem, żeby dobrze by było odczytane, no i pojechał do miasta. No rzeczywiście wrócił po jakimś tam czasie i przyniósł mi buteleczki. Rzeczywiście mówi, znalazł sklep z naturalnymi, taki ezoteryczny sklep to był, czy coś z tymi, to były olejki eteryczne. No i jeszcze pojechał do apteki i mówi, bo ty będziesz mieszać. No to mi takie brązowe, szklane butelki mi przywiózł też, żebym w tym mogła se swobodnie mieszać, nie? No i zaczęłam w kuchni, se wzięłam jedną taką część i to było moje laboratorium, zaczęłam mieszać to, nie? No i zaczęłam na swoim ciele. A jeszcze mi tylko to, co pamiętam, że mi powiedział, że to raz z rana powinno być, że na noc nie wolno ciała niczym smarować, dlatego się ludzie starzeją. Potem, że to, że to jest tak samo, że słońce nie niszczy skóry, że do opalania, czy to powinno się właśnie to używać, ale dla ciała raz na dziennie. No i zaczęłam już zaraz w ten dzień, tak ja niecierpliwa, eksperymentować, no i moje córki zaraz w to wciągnęłam. No i jak mi ten przekaz był, że to będzie leczyć skórę, jakieś choroby skórne, no to mi było jeszcze to, nie wiadomo w jakim stopniu to ma być, nie? Ja tam nie mam żadnych chorób i ten, no a że klientów miałam dosyć właśnie z różnymi problemami skóry, albo że dzieci miały jakieś te akne, się nazywa, co jakie dorastają, takie się robią ropne. Taki trądzik się to popularnie mówi. No. I z psoriazis, albo jakieś grzybiczne choroby, tak? No to jedna mi powiedziała, wiesz co, ja mam koleżankę, ona ma dziecko i to dziecko koło roczku jest, ma silny neurodermitis. To jest to, co się skrobią tak mocno i są rany i potem ten maść z kortyzonem tylko na to pomaga. Pomaga, nie leczy, ale pomaga. Nie wiem po polsku, bo jest inna nazwa. Bo już z tobą rozmawiałam chyba, nie? Się używa to pojęcie. No bo w niemieckim Nordamity się to nazywa. No i no to mówię, dobrze, to niech przyjdzie, nie? No i dałam tej matce taką flaszkę 250 ml. Ja mówię, ale ja nie gwarantuję. Ja mówię, ja to dostałam od góry receptę. Ona mówi, że jest jej teraz obojętnie, bo już lekarze wysiadli. Jest już jest obojętnie, wypróbuje, nie? To nie jest szkodliwe. I bo to jest z natury, bo to są wyciągi z korzenia, z kwiatów i z liści, tak? Te olejki eteryczne. No i prosiłam ją tylko, żeby od pierwszego, żeby sfotografowała dziecko, ciałko, no i żeby w odstępach, jak będzie używała, żeby te zdjęcia, żeby zdjęciami dokumentowała. No bo inaczej, jak ja mogę udowodnić? Ona mówi, że już tej kortyzonu nie weźmie, no i będzie to robiła.
No i co się stało? Po 6 tygodniach przyjechała z tym dzieciątkiem i mi zdjęcia przywiozła, dziecko wyleczone, bez śladu. Nie ma nic, ani śladu, ani blizny po tym, a to miało i wszędzie, tu na szyi mam te zdjęcia, bo mam wszystko udokumentowane. No więc zaczęłam rozdawać i mieszać po wszystkich, którzy mieli problemy, no i blizny były smarowane, blizny, po prostu zawsze blizny są, taką mają, taką rolkę, jak to się nazywa, rolkę, takie są wypukłe, tak. Wypukłe są blizny, to po czasie, po miesiącu, po dwóch ta blizna się robiła gładka, wyjaśniała, bo zawsze blizny mają taki dziwny kolor, i to gładkie się robiło, z psoriazis, no to dużo starszych pan miałam, czy jakiś ten, zaczęło się smarowanie, jak ta taka łuszczyca na głowie jest, tak? To ja powiedziałam tylko, to był taki instynkt, ja jakbym miała jeszcze to, jak to ma być robione, ja mówię, przed myciem włosów pół godziny, nasmaruj to i potem wymyj normalnie. No rzeczywiście było wyleczone, no miałam, ten syn starszy miał ten problem właśnie, miał tą łuszczycę z tyłu, go też męczyło często, tak samo tym w ciągu 2 tygodni bez śladu. Tak? Także, że i na słońce się brało rzeczywiście na opalanie, ani skóra nie spiekła się, było fajna opalenizna, no były takie. No i że miałam tam pośród moich klienteli, tak jak mówiłam, było dużo medyków, ale to z profesorów z kliniki, lekarze i adwokaci, wszystko. No i zainteresowali się tą olejkę i zaczęłam dawać. No lekarze zaczęli na swoją rękę pacjentom, bo mieli pacjenci, którzy naprawdę mieli problemy z jakimiś tam ze skórą i no nie było więcej rady, nie było na to lekarstwa czy maści. No i kazali wypróbować, nie? No to nie było ani etykietkowane, nic, mówi, że ma tylko wypróbować, on jej daje jakie preza, ale żeby powiedzieli jak to. No rzeczywiście skutki były, bo mam referencje od lekarzy, mam wszystko, ja mam udokumentowane. No i tak się stało, że przyszedł ten czas, mówię teraz robię patent, bo mi powiedział, że mam zapatentować. No więc poszukałam patentowego adwokata, no i żeśmy do niego pojechali. No naturalnie to są zawsze to jest koszty niesamowite, nawet nie wiedziałam, że tak kosztują te patentowi. No i on obejrzał to wszystko, dałam mu udokumentowane te sprawy i tą receptę i mówię, że ja teraz chcę patent, nie? No on mówi, że najtańszy jest na Niemcy. Ja mówię, nie, na całą Europę chcę. No on to mówi, no to mnie będzie strasznie drogo kosztowało. I tak czyta i mówi, och pani Graciano, to jest głupota. Już to, niech pani sobie te pieniądze oszczędzi. Nie będzie na to patentu. Na to nigdy w życiu, nigdy w życiu. A ja mówię, pan co, to jest pana... Meinung, jak to się mówi, no to co on mówi, stwierdzenie, ja mówię, proszę meldować patent, będziemy rozmawiać później i zapewniam pana do 3 lat ja mam patent. On taki był nawet... Jasne, Graciana, słuchaj, ponieważ my, wbrew pozorom tak za dużo czasu dzisiaj nie mamy, jak będziesz opisywała jego reakcję na to, jak ty patentowałaś, to nam troszkę ucieknie czas, mamy gdzieś 15 po najpóźniej połączenie z Danusią Szarmą dzisiaj. Dobrze. I potem się program kończy, bo wiesz, ten mechanizm przydzielania patentu jest takim troszkę tematem ciekawym, ale nie do końca no już takim stricte ufologicznym. Interesowanym, dobrze. Znaczy jest ciekawy, tylko jakby trochę do innego działu, na przykład do wtorku byśmy mogli poznać, jak się patentuje rzeczy. Rozumiem, że opatentowałaś ten skład, który został ci przekazany przez... Dostałam patent do tego czasu, co powiedziałam. Mhm. I to jest informacja, która przyszła z tamtego świata, jesteś tego pewna, tutaj o tym nam mówisz, prawda? Tak. No i zaczęłam produkcję, założyłam, bo firmę musiałam do tego założyć, bo to zaczęłam produkcję po 1000 buteleczek, no i sprzedawałam potem przez internet na rynku, bo mam stronę, otworzę tą stronę, znowuż będzie też na mojej stronie ten link, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. No i jeszcze zostałam na koniec ukarana przez prokuratora, że musiałam pieniądze zapłacić, karę, że mój olejek leczy, słowo leczy. Było użyte, nie, słowo leczy było użyte, rozumiem, przy opisie niepotrzebnie, no bo wiadomo o co chodzi. No i dostałaś karę. Zaprawdę się jest karanym, nie? No i były duże, właśnie,
Potem jeszcze co jedno, jeszcze wrócę, dostałam telefon. Był założony telefon, kiedyś był na guziki i nawet numeru sama nie znam, bo na karce był zostawiony i przyjechał taki jeździł gospodarz po miejscowości i rozwoził, już sprzedawał tam ziemniaki, jajka, zawsze co tydzień przyjeżdżał. No zeszłam do niego, cieszyłam się, mówi, że już jajek nie ma, na drugi tydzień będzie. No to wracam do mieszkania, telefon dzwoni, odbieram, myślałam, że ta firma sprawdza, czy telefon mój działa. I słyszę, to było niesamowite, to jakby ktoś mieszał wodę, ten odgłos, mieszanie wody słyszałam i głos taki był metalowy, jak ludzie takie na nich mówią, liliputanie, oni mają taki inny, taką inny dźwięk głosu i taki metaliczny. I mówi tak, słyszałem, że chciałaś jajka, ja ci mogę jajka załatwić. Ja się zdenerwowałam w tym momencie, bo myślałam, że jakieś dziecko jest przy telefonie. Ja mówię, wiesz co, zaraz do twojej mamy oddzwonię, to ci tak w tyłek na rąbie, jak to się mówi, i tą słuchawkę odłożyłam. Jak odłożyłam, to tak się wystraszyłam, mówię, co to było? I w tym momencie, i ja do dzisiaj mam jeszcze ten szum, ten głos w głowie. To był taki pierwszy przypadek, który potem właśnie ci wysłałam nagranie, które zostało to na komórkowej. Będziemy to jeszcze sprawdzać może nawet do kolegów, którzy zajmują się inżynierią dźwięku, dobra? Ale to już tak. Dziś odebrałem, więc za mało czasu. Więc tak. To rozumiem, że takie dziwne przypadki, ale ponieważ jesteśmy przy tych przekazach, od tego wyszliśmy dzisiaj, zostało nam sobie 15 minut jeszcze, o treściach przekazów. Ta rada starszych, która dzisiaj powiedziałaś, potem ta istota, która powiedziała ci o tym, nazwijmy o tym olejku, tak. Co dalej, jeśli chodzi o treści przekazów? Czy ten twój opiekun... Teraz... No. Tak, teraz mam takie przekazy. Przy jednym to naprawdę płakałam. Nie mogłam się z tego otrząsnąć. To możesz było iść, tak. Możesz iść też chronologicznie, bo będzie ci dużo łatwiej potem, wiesz, sobie z tym poradzić. To jest bardzo dużo. Bardzo ważne jest, że właśnie ludzkość opróżnia ziemię, ogołaca ziemię, że nie mamy prawa przyrównywać się do zwierząt. Zwierzęta dalej żyją tak, jak zostały tutaj przekazane. My nie szanujemy. Pierwsze, że ludzkość się zrobiło jakby, to chodziło o że wszystko chce posiadać, a nam się nic nie należy. My tutaj jesteśmy jako tylko na odwiedzinach. My jesteśmy po to, że mamy myśleć, mamy po to, my musimy myśleć, potem tworzyć. My musimy przyjść do tworzenia, a nie do odwrotnie. My niszczymy wszystko. Potem właśnie to, co mnie bardzo wzruszyło, powiedział, że wszystko zużywacie do pewnego stopnia i jest to odrzucane, jak... To było po niemiecku podane jak kał, to co jest się dosłownie. Tak. I zaczął mi mówić przykłady, że na przykład starzyzna to nie jest brzydkie słowo, bo mówił słowo starzyzna. Starzyzna to jest, znaczy się z mądrością też, tak, związana, z doświadczeniem. Że nas wychowują, ale to dzieci są wychowywane i potem rodzice są niechciani, są wysuwani, że my budujemy więzienia dla swoich rodziców, że jakie przykłady już dajemy tym nowym, narodzonym, czystym duszom, którzy z zadaniami przychodzą i już są wrzucane w ten system jakby więzienia, jakby w klatek, że i mi zaczęli filmowo, zaczęli mi pokazywać, tak to ma wyglądać, bo to istnieje na wszystkich prawie planetach i jest mi pokazywane, to są domy, to jest taki zbiorowy dom i tam mi pokazywane są starsi ludzie, są normalnie ubrani jak my. I są małe dzieci i oni po prostu, to jest jakby zbiorowe to było wszystko, że przedszkoli to jest jedna wielka głupota, właśnie jeżeli o przedszkolu słowo, że młodzi ludzie mają rodzić dzieci
i pracować potem, a dzieci wychowuje starzyzna i że to jest dom radości. Starszyzna, tak. Z doświadczeniem, że my dzieci tak samo odrzucamy, że teraz technika są niańkami naszymi dziećmi, że dzieci nie znają, w ogóle nie wiedzą, co to znaczy się natura, dlaczego tutaj przychodzą, że dusze są zagubiane i właśnie ciągle o tej własności, że wy, że jest za... że ziemia nie ma czym oddychać, że jest zabetonowane wszystko i to mi to pokazują, że ziemia będzie pękać, bo to jest, będzie jej oddech, jakby powietrze miało łapać, że właśnie, że ta starzyzna i mi to pokazują, to był tylko jakby taki ośrodek, taki potężny dom, to było tak, tak pięknie, to odbierałam i właśnie część się bawi z dziećmi, to takie jakieś gry robią, jakieś zabawy, część jest z dziećmi, widzę na ogrodzie, jakieś tam małe zwierzęta są, są mężczyźni, tam coś, są warzywa rosną, też dzieci są przy tym, cały czas jest ta i część mi pokazują, że jest jakby kantyna to była, to takie długie, długie stoły i że potem jak te rodzice przychodzą, zanim dzieci biorą, to jest, to właśnie oni, ta starzyzna też część, grupa gotuje, jest jedzenie przyszykowane i wszyscy jedzą wspólnie i potem, że rodzice szczęśliwi z tymi dziećmi do domu i właśnie, i to jest wychowanie, to jest przyszykowanie, że to tak ma wyglądać, to ja, ojej, zagaryczałam wtedy. To i że nie tylko, aha, że nie ma, że nikt nie dojdzie tej, do tej świadomości, że tą świadomość zagubiliśmy, że my tak jak z tą starzyzną się obchodzimy, tak samo zwierzęta są na tym samym planie, że mają więzienia, że jest produkcja zwierząt, że są geny zmieniane dla przyjemności człowieka, że te zwierzęta, na przykład jak psy czy koty specjalnie hodowane, że one już nie są tym produktem, który nam był dany, że jest wszystko przekształcone i że to powinno być już od dołu, że to powinno być zniszczone, tak, tak jeszcze pokazać, tak ręką zniszczone, że wpierw powinny być wzięte, powinniśmy się zaopiekować właśnie tym, tym, co już jest, a że nie wolno produkcji być. To, że właśnie mamy teraz możliwość na kastrację, że zwierzęta, tak jak te domowe są trzymane, że nie jest zabronione, że powinny być kastrowane, to są dla zwierząt dobrze, że nas nie zarzucą tym wszystkim, że my potem nie musimy dla nich więzienia budować, że właśnie przez kastrację, że można regulować. Zwierzęta, tak, je kochać, je trzymać. I właśnie był mi ten przekaz o tych kotach, o zwierzętach, po co one tutaj są. Co już wspomniałam chyba, nie? Raz. Ale możesz powtórzyć to. Tak, że to są całkiem z innej dymensji. To nie są dusze, które są dla ciała ludzkiego przeznaczone. Że kot na przykład, on wymienia energię w pomieszczeniach i wymienia energię od ludzi. I że dlatego kot ma swoją własną wolę, nie wolno nim dyrygować, bo on już w tym jest jakby uregulowany, on wie, o co chodzi. I że na przykład leczenie tak samo jest przez kota, że tego człowiek nie wie, kiedyś to wiedzieli i że kiedyś... nawet mi jakieś przykłady dodał, to jakieś było takie jakby królestwo, że pełno kotów było i to ta królowa, te koty miała pełno kotów, jak królowa siedziała, byłem pokazany, pełno kotów miała koło siebie, to było jak święte, no i że te koty powinno się głaskać i kot wymienia energię od człowieka, wymienia, a znowuż w dobrą, ściąga właśnie tą brudną energię, czyli chorą energię, tak? Dobrze, że tak. Ma to zadanie. No i naturalnie od szkodników jest przyjacielem dla człowieka, że zwalcza szkodnikami, że teraz człowiek właśnie, że zamieniliśmy, nauczyliśmy się chemii, że nie umiemy zwierząt, opiekować się zwierzętami już pod przykładem, że żeby oczyścić zwierzę z insektów, że właśnie grzybykami powinno się i mówi do wody wlać tą ocet z jabłka ocet, i grzybykami, żeby czesać i od razu się te meridiany, te,
te... O, kanały energetyczne, tak, no, kanały energetyczne. Że od razu mają masaże zwierzęta i w ten sposób insektów się niszczy, tak? A człowiek, że teraz chemią i my tą chemią się sami niszczymy. Zwierzęta są chore, wcześniej umierają. Że to już nie jest to przeznaczenie, co miało być przeznaczenie. I to jest od nich informacja, to co mówisz, to jest jakby pewna forma przekazu od nich? Czy to są takie twoje poglądy? Od nich? To są te przekazy właśnie przy, i filmowe, i tele, ja słyszałam, ja rozumiałam, ja widziałam i było, no całkiem to był szok dla mnie, bo się tego, no tego się, żyje się innym rytmem, żyje się szybkością i wygodnictwem, tak? I na przykład, no wszystko my niszczymy chemią, że chemią, że my niszczymy ziemię chemią, że to co jemy, no to my już jesteśmy, zatruwamy się sami, że dzieci się rodzą z chorobami, bo to już matki i babcie już to jedzą, to już jest odkładane, że chemia nie wychodzi z ciała, że tego człowiek nie pojął. I właśnie to jest to, że to, że jesteśmy wykorzystywani, że to są tak jak, no ja nazwę to bandy, to są dla mnie bandy, którzy, to chodzi o materializm tylko, że każdy myśli, że z tych właśnie i że żyją raz i im wolno, raz a dobrze, ale za to cenę płaci cała ludzkość. Tak? Tak, niesamowite to jest. W jakimś sensie też odpowiada naszemu naturalnemu myśleniu dzisiaj w tym szeroko pojętym środowisku alternatywnym. No właśnie, jeszcze to było mi pokazywane, że domy, bo ja na pojazdach siedziałam, to wam innym razem powiem, leciałam nad miejscowościami tutaj na ziemi, jak to będzie wyglądać, że domy są źle architektowane, czy jak to się mówi. Znaczy zła jest urbanistyka, źle są planowane rozmieszczenie. Domy okrągłe, bo te domy, tak jak my budujemy, nie mają żadnej wartości dla naszej energii i nam żadnej, to nie ma żadnej wartości. A nawet może ujemną. Gracjana, słuchaj, to jest, bo tak myślę, że ze względu na ten czas, jaki nam już został, mamy drugie połączenie za chwilkę. Tutaj do Danusi Szarmy informacja, żeby dzwonić na telefon Wojtka, jeszcze nam napisze na tego na e-mailu, a nie na mój. Gracjano, ponieważ tych kolejnych informacji i przekazów jest dużo więcej i dzisiaj już ich nie zdążysz rozwinąć i opowiedzieć, więc zakończmy tutaj jeszcze może krótkim, jakimś takim krótką puentą to wszystko, co dzisiaj nam dałaś i w pierwszym nagraniu i w drugim, to się razem uzbierało, widzisz, naprawdę ponad godzinę w sumie. I za tydzień rozumiem, że się znowu połączymy? Chętnie. Dobrze. Chętnie, bo mam nadzieję, że zaczną ludzie się otrząsać, zaczną logicznie myśleć, zaczną... chodzi o logikę i samego, każdy dla siebie. To jest dla własnego, dla mnie, dla moich dzieci, dla moich wnuków, dla moich zwierząt. Bo chodzi tu o zdrowie, jak jestem zdrowa, ludzie marzą, żeby teraz żyć tysiąc lat, żeby się wróciło. No to wpierw zrób to będziesz żył 1000 lat. Dopóki tego nie zrobisz, to nawet 80 nie przeżyjesz. I to właśnie odrzucony jak śmieć. Niestety. Mocne, ale słuszne słowa. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy tobie, również twojej rodzinie, którą mieliśmy w pierwszej części okazji częściowo poznać. I do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień w piątek. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego. Dobranoc. Cześć, pa. Cześć, pa.